GK Stychy pokonuje Ciarko Sanok 5-0. Jaka ocena tego spotkania? Przede wszystkim zrobiliśmy pierwszy krok, tak? Wygraliśmy pierwsze spotkanie, zdecydowanie. Cieszy nas postawa w obronie, bo nie straciliśmy żadnej bramki na 0 z tyłu i największy plus tego wszystkiego jest to, że 0 z tyłu i pierwsze zwycięstwo po naszej stronie. Ostatnie tygodnie poświęciliście sporo czasu na motorykę, też na taktykę. Ile procent gdzieś tych założeń taktycznych udało się zrealizować? Bo dzisiaj kilka takich fajnych, koronkowych akcji. Nie zawsze ten krążek wpadał do siatki, ale generalnie chyba trener może być zadowolony z tego spotkania. Momentami było zbyt koronkowo. Momentami tam rzeczywiście za dużo tych podań. Wyglądało to ładnie, ale nie było to efektowne. A my efektywne. My potrzebujemy bardziej efektywności niż efektów. Ale cieszy to, że chłopcy mają luz, że potrafią, to jest playoff, tak? To są bardzo ważne mecze, tutaj każda akcja może się, może odwrócić losy spotkania, ale czują się pewnie, czują moc, no i z tego jesteśmy zadowoleni. I ważny chyba teraz przed tym jutrzejszym spotkaniem będzie taki aspekt psychologiczny, bo pamiętamy rywalizację z Toruniem sprzed roku. Trochę nam Toruń napsuł krwi w pierwszej i drugiej tercji. Dziś było trochę łatwo, lekko i przyjemnie. Wiadomo, że tak na lodzie nie było, natomiast wynik o tym mówi. Ważne będzie chyba to, żeby jednak zawodnicy już nie uwierzyli, że ta rywalizacja jest wygrana. Zaraz po meczu powiedziałem chłopakom, że to, co dzisiaj zrobiliśmy, to już jest historia. Jutro jest kolejny mecz. Możemy się spodziewać całkowicie innego spotkania i to, co dzisiaj, szacunek za to, co dzisiaj zrobiliśmy, ale już jutro musimy się przygotować na kolejne 60 minut ciężkiej pracy. To na koniec pytanie o stylizację, bo zmieniła się ona już na ostatni mecz sezonu zasadniczego. Skąd ta zmiana? Zmieniła się na ostatni mecz, żeby chłopcy nie byli na playoffach w szoku. Także chcieliśmy taki zrobić bufor. A skąd się wzięło? No tak... Razem w trójkę spadliśmy na pomysł, że może coś zmienimy, że pójdziemy troszkę mniej sportowo. Playoffy do czegoś zobowiązują, także mam nadzieję, że się wszystkim podoba i chcieliśmy się też dostosować do gry zawodników, także może się to zgra razem z naszym wyglądem i z tym, co chłopcy prezentują na lodzie.